Teoretycznie ja teraz temu zoponowi ufam. Nie powinien ręki sobie złamać. Siemanko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, zajmiemy się MRF-em, który, jak widzicie, ma stare plastiki założone ze względu takiego, że w poniedzieli ma być kupiec po niego. Oglądać, może kupi, ale przełożyłem plastiki, bo jakoś tak się dogadaliśmy. Jak widzicie po tytule, pewnie nie wiem jaki tytuł jeszcze dodam, czy taki jak myślę, czy inny. Bawiłem się dość sporo przy tym. Nie nagrywałem tego, bo to nie miało sensu nagrywać. Wiem, że pewnie nie jedna z Was chciałaby choćby nawet te monotonie oglądać, bo czasami z mojego januszowania można co nieco podłapać. Pierwsze z mojego januszowania, co się może Wam przydać. Patrzcie to. Czekaj. Co to jest? To. A mianowicie pan MRF, patrzcie tu, uwaga, i o kurna, z drugiej strony nacewka jest to samo. Co to jest? To są gumeczki, można powiedzieć fajki na świece z samochodu osobowego. Nie pamiętam z jakiego auta, to na kupie znalazłem ze śmieciami. Silikonowe, nałożyłem tu na wąż, dość dużo to nachodzi, odtąd aż dotąd nachodzi na wąż dość ciasno, to jest silikonowe. I gdzieś odtąd tutaj na fajkę nachodzi, więc tutaj na pewno mi woda nie wejdzie do fajki do środka tu. Tam nie mam nic niestety na przodzie. Ja to wam pokażę. Nie mam na razie nic tu, ale ja tu coś wymyślę i też uszczelnię, żeby tutaj woda nie wchodziła. Żeby woda nie wchodziła też do fajki od tej strony. Tu jest troszeczkę minus taki, że jest niedużo miejsca od tego. Ale teoretycznie silnik też się rozgrzewa do dość dużej temperatury. I cóż, i tyle. Zobaczymy, jak będzie się topić, no to jakoś tutaj coś się zrobi. Ewentualnie jakoś to tam się kurde zrobi jakoś tak, albo jakoś inaczej. U góry tak samo jest i naprawdę to jest tutaj szczelne. Nie ma prawa tutaj woda do przewodu wejść. Przewód też nie jest normalny przewód. Tylko przewód jest samochodowy. Gdzieś tu mam kawałek. Żeby wam pokazać podwójnej izolacji. Jak widzicie, przewód jest w podwójnej izolacji. A mianowicie, czemu taki przewód założyłem? Lepiej izoluje i sąsiadka się nie drze, że jej zakłócenia w telewizorze robić, nie? Ten pitbike. Bo na starych przewodach to niestety one miały słabą izolację, no i zakłócenia były, no jak ktoś miał telewizję z przez antenę, no to zakłócenia to spore, nie? Dzięki temu przewodowi nie powinno teoretycznie być zakłóceń teraz. Gaźnik oczywiście wyczyściłem. W gaźniku no niestety też był syf, dlatego ostatnio tak kiepsko coś to chodziło. No nie ukrywajmy. Zawory jeszcze sprawdzałem raz, ale wyregulowane są. No to klepił trochę, ale ja wolę troszeczkę większy mieć ten luz. Co do tutaj, nie chcę mi się ściągać, dekielka założyłem go. Miałem nie nagrywać, ale doszedłem do wniosku, że nagram. Poprawiłem fabrykę, bo strasznie władowało po nodze. Odkąd wymieniłem moduł zapłonowy na nowy, ten stary dałem pitbike raiderowi, jemu palił idealnie ten pit. Jak widziałem na filmikach, tam jak pit poszedł dalej w świat, to też dalej odpalał zarobiście na tym module zapłonowym, a ja kupiłem nowy. I ten nowy, no powiem wam, że teraz może mnie tam od MRF-a mogą mnie tam hejtować, mogą mnie kurde zbiczować czy coś, współpracę zlikwidować od lampy czy coś. Płakał z tego powodu nie będę, ale muszę to powiedzieć. Nim nowsze pity, tym gorszy syf, tak wam powiem. Tym gorsze wychodzą, nie? Nim nowszy pit, tym więcej problemu z nim. Te starsze modele, te 2017-16, naprawdę powiem wam, zero problemów z pitami, praktycznie zero z nimi było problemów. Pitbike Rider miał z 2017,
2017 roku swojego Pita, zero problemów. Jeździł. Katował to, nic się nie działo. Jakieś kurde woda, że gdzieś tam weszła czy coś. No, u nas nie było żadnego takiego problemu. Ja kupiłem Pita z 2018, już zaczęły się problemy. Tylny amortyzator. Myślałem, że to jest tylko i wyłącznie wada u mnie, że po prostu sprężynował amortyzator z tyłu. No cóż, potem się okazało, że tam kolega drugi niedaleko też kupił sobie Pita nowego z 2018, ta sama wada. Potem 2019, też tam jakieś inne problemy były z tymi kurde zaciskami, z tym wszystkim. No, im nowsze Pity, tym więcej problemów, tak wam powiem. Tak samo no już widać po tym module zapłonowym, że te starsze moduły, no nie było problemów. Już kupiłem nowiutki moduł zapłonowy i już Pit nie chce chodzić. Kopię, no ciężko odpala, ładuję po nodze, a wcześniej na starym module odpalałem, ciężko odpalał, przyznam się, ciężko odpalał na zimnym, ale jak odpalił, to po prostu dało się ręką po prostu odpalać motor, nie? No a ten moduł zapłonowy, no odpierdziela cały czas, po nodze bije, nie? No i cóż, szukałem, czego to jest wina. Czemu ciężko odpala? Czemu bije po nodze? No i doszłem do czego? No doszłem właśnie do tego, że no wina jest modułu zapłonowego, że jest tam gdzieś minimalnie inny kąt wyprzedzenia zapłonu i przez to nie chce to chodzić. Ojeju, jak się nadenerwowałem, bo no chcę oddać tego Pita, żeby to odpalało ładnie, żeby nie prało komuś po nodze. No i tyle no. No nie chcę oddać jakiegoś motoru no niesprawnego, tak wam powiem. Znacie mnie, no to zawsze wszystko staram się do perfekcji doprowadzić, a jak ktoś coś ode mnie kupywał kiedyś w życiu, no to wie, że jak coś sprzedaję, to wszystkie wady jakie są, albo co się może zepsuć w najbliższym czasie, wszystko mówię, no żeby nie mieć potem kogoś na sumieniu, więc staram się zawsze, żeby oddać pewny sprzęt, tak wam powiem. A jak coś jest do zrobienia, to od razu powiem, żeby nikt potem nie miał problemów takich, że kupi od kogoś Pita, pojeździ chwilę, zaraz się nagle okazuje, że coś tam jest nie tegest, na przykład, nie? Tak. No dobra. No i co ja tu zrobiłem? Poprawiłem fabrykę, mianowicie, no nie chcę mi się odkręcać, musicie mi... Wiem, że jesteście teraz już na mnie źli, że wam tego nie pokażę, ale kurde, odkręcę, kurde. Bo będzie płacz, kurde, że nie wiecie, o co chodzi. Pan MRF coś tam mówi, a my nie wiemy, o co mu chodzi. Ja też nie jestem za dobry z tłumaczenia. Kurde, już się poświęcę i odkręcę, bo mnie to denerwuje. Te pierdzielone Pity. Z roku na rok coraz to gorsze. Teraz, że robię im antyreklamę, pewnie będzie. No ale taka jest prawda, no. Wystarczy odpalić u mnie grupę na Facebooku i zobaczyć, że na początku, no dobra, jest dużo osób i dużo problemów, ale zaraz Pit po tym, jak ktoś kurde kupi go, już nie chce ten Pit chodzić. Zaraz po wyciągnięciu z pudełka, kurde, trzeba bawić się w jakieś regulacje, bo to kurde nie chce chodzić, no to jest troszeczkę przesada, tak wam powiem. Sprzęt powinien, kurde, w miarę przynajmniej to chodzić, a nie, że jakieś kurde korki od wlewów czy coś w tym stylu. Dobra. Co się tu zmieniło? Zmieniło się tu to, że podłożyłem podkładki z jednej, z drugiej strony, mianowicie dlatego, że tutaj ta powierzchnia pod spodem była strasznie taka nierówna. Jak się dokręcały te śrubki, ten cały impulsator odchodził i była dość spora przerwa między tym tutaj kołeczkiem, co jest przyspawanym, to jest z tego szczytuje impulsator, sygnał. Między tym kołeczkiem, a tutaj impulsatorem. Była dość duża przerwa, dlatego podłożyłem podkładki z jednej i z drugiej strony. Ale nie bez powodu też podłożyłem podkładki, bo mogłem tam wyrównać powierzchnię, nie? Podłożyłem też te podkładki ze względu takiego, że teraz jak podłożyłem, to impulsator jest centralnie na środku magnetu, no tego kołeczka, nie?
dosłownie jest na środku tego kołeczka, dlatego też istotne były te podkładki. Co następne zrobiłem? Podrzeźbiłem tutaj fasolki, bo fasolki były tylko i wyłącznie do tego, oryginalnie, żeby przybliżyć albo oddalić impulsator, tak? Ale pan MRF musiał poprawić fabrykę i zmienić kąt wyprzedzenia zapłonu dosłownie minimalnie, bo ćkało w gaźnik, jak wiecie we wcześniejszych filmikach. No ćkał w gaźnik, no ćkał. Troszeczkę ewidentnie było słychać, że za wcześnie daje iskrę. I dlatego też ładowało po nodze i ćkał w gaźnik, bo troszeczkę za wcześnie dawał iskrę po prostu. Dlatego podrzeźbiłem tutaj te fasolki. Włączyłem sobie lampę stroboskopową i no tutaj już nie ma, bo zmyłem te znaki, co sobie robiłem markerem i to wszystko. No, jakby była tarczka, to byłoby lepiej, nie? No, ale nie mam tarczki, tak to sobie tutaj ten mniej więcej wiedział, jaki tam kąt i to wszystko jest. Ale to już szczegół. I zmieniłem troszeczkę kąt, po prostu przyspieszyłem tak jakby minimalnie zapłon. Bo wcześniej jak był tak, stop. I teraz jest tak zrobione, że jest tak jak prawie że jak w USC, 3 mm przed górą daje iskrę, nie? No. Jest jak w USC prawie że ustawiony teraz zapłon. No i chodzi. Jaka to jest, ile tu przestawiłem, nawet nie pół, no około pół milimetra jest przestawiony. Około pół milimetra jest przestawiony, kurde, impulsator, tak wam powiem. Ale od razu wam mówię, że wszystkie operacje, co ja wam tutaj mówię, robicie na własną odpowiedzialność. Ja nie mówię, że u was też musicie akurat zrobić, ćka wam w gaźnik albo coś, że jest ten sam problem. Może być problem na przykład z czymś innym, że łańcuszek wyciągnięty albo zapłon przeskoczył albo coś w tym stylu. Niekoniecznie w waszym wypadku musi być ten sam problem co u mnie. Tak wam powiem. Dobra. Cóż, ja se to złożę, ustawię kamerkę na statyw i wam pokażę, jak teraz PIT odpala. Silnik jest zimny. Jak widać. Będę odpalał, nie będziesz słyszeć. Poczekaj chwilkę, moment. Thank you.
Też jest kwestia regulacji, bo jest lekki lag. No i się nie powinno działać. Zobaczymy, bo teraz jest teoretycznie, widziałem kiedyś filmik na internecie, najlepiej odpalający MRF, tylko ktoś mi to podsyłał, tylko nie wiem jaki to był kanał, możecie mi napisać w komentarzu pod filmem. Teoretycznie ja teraz temu zoponowi ufam. Nie powinien ręki sobie złamać. Jest jeszcze ten strach i się boję, żeby mi czasem nie odbiło i nie rozwaliło, nie urwało paluchu. Ale nie, teraz jest zrobione, że pali już normalnie, nie? W porównaniu z tym, co było wcześniej, to jest kolosalna przepaść. Jeszcze raz palimy z ręki. Ale jak coś od razu wam mówię, nie powtarzajcie tego w domu. Bo jak u was odbija kopek, to po prostu może wam rękę rozwalić. Jak ja rozwaliłem sobie buta, o. Buty mam rozwalone od kopania właśnie tego sprzęta. 170. Boję się jak nie wiem co, tak wam powiem. Pali z ręki, pali z ręki. Ja normalnie ten wydech tuczę jak nie wiem co. I lekko klekoczą zawory. Naprawdę szkoda pita, no ale cóż. Kasa jest potrzebna. Nikąd się pieniążki nie wezmą. Może sobie kupię w późniejszym terminie coś. Tak wam szczerze powiem. Zobaczymy jeszcze. Lepiej reaguje teraz na gaz. Tylko troszeczkę mu brakuje, ale to już kwestia regulacji gaźnika teraz. Jak już dobrze odpala, to teraz jeszcze podreguluję lekko gaźnik, żeby świecę łatwiej stawiał. Będzie żyć, będzie jeździć. No, mam nadzieję, że ktoś będzie zadowolony. Oczywiście zaraz będzie tak, jak sprzedawałem 140 RC, że jak sprzedam motor, to nagle tyle było chętnych na tego MRF-a. Póki jest, możecie pisać, no ale wątpię, żebyście zdążyli. Ja tam nie wystawiam nikogo, nie? No zarąbisty sprzęt, no. Wszystko praktycznie powymieniane.
Szkoda, kurde, bo to jedne z ostatnich RCU na rynku. Nie wiem, jak ktoś będzie dbał, przyszły właściciel. Bo moje stare 140 RC, no szkoda było go, też kurde, w zarąbistym stanie było. No ale długo nie, no już nie wygląda tak, jak wyglądało, nie? Tyle. Odejście jest. Czego chcieć więcej? Dobra, to ja uciekam. Lecę dalej robić, kurde, inną robotę. Potem się zajmę MRF-em. Może nagramy jakąś jazdę. Ale to jutro. Więc do następnego. Trzymajcie się. Hej!